Po ubiegłorocznym debiucie z półkoloniami organizowanymi we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, teraz ratusz poszedł za ciosem. Od połowy lipca w dwóch placówkach oświatowych ruszyły zajęcia dla uczniów, którzy ten okres wakacji spędzają w mieście. Wiemy, że rodzice, szczególnie młodsze dzieci, mają problem z zapewnieniem 2 miesięcy wakacji dla nich, wakacji, które mają być atrakcyjne, tak żeby dziecko się nie nudziło. Dlatego też wspólnie z Radą Miasta postanowiliśmy, bo była to inicjatywa naszych radnych, postanowiliśmy, że stworzymy taki czas, w tym przypadku jest to 2 tygodnie, gdzie rodzice na kilka godzin dziennie oraz z posiłkiem mogą tutaj przyprowadzić swoje dzieci. O odpowiednią porcję zdrowej i pouczającej rozrywki dba w tym roku Legionowska Fundacja Gwiazdka. Organizatorzy zrobili wszystko, aby żaden ze 140 półkolonistów ani przez moment nie narzekał na nudę. Od samego rana generalnie dzieci łącznie z wychowawcami prowadzą integrację, po czym mają zajęcia już w grupach. Mają zajęcia artystyczne, które składają się na plastyczne, jakieś malowanie, lepienie, robienie gniotków. Mają zajęcia, można to nazwać krawiecko-artystyczne, ponieważ mają też do tworzenia flagi z materiału. Mają zajęcia z gier planszowych, gier terenowych. Dzisiaj dzieci mają również zajęcia z chustą animacyjną. Zarówno w zespole szkół numer 1, jak i w czwórce półkolonie idą więc pełną parą. Co wolni od obowiązku nauki uczniowie bardzo sobie cenią. Są ciągle w ruchu. Myślę, co jest atutem wielkim dla nich, bo ponieważ wychodzą zadowolone, chcą wracać. A to jest dla nas najważniejsze. Wracać do półkolonijnej oferty chcą też legionowscy urzędnicy. Być może nawet w rozszerzonej formule. W tym roku wielu rodziców chcących zapisać dzieci na zajęcia musiało bowiem obejść się smakiem. Na pewno będziemy analizować, jakie jest duże zapotrzebowanie. W tej chwili w 2 miejscach tego typu zajęcia się odbywają. Jeżeli tych chętnych będzie dużo więcej niż te 140 miejsc, to wtedy pomyślimy o kolejnych dodatkowych grupach czy dodatkowym terminie, bo w tym roku jest to przez 2 tygodnie, a myślimy o rozszerzeniu tej formuły do 4 tygodni. Koszt jednego turnusu to 200 zł na każde dziecko. Do całych półkolonii miasto dokłada około 600 tysięcy złotych.